Главным старцем Витькаченко в Казахстан. Капитан Висконского Чубатского Казахстана. Добро. Финал Ячейка Жене. Гость мастерства. Шевелитесь. Now we start with the prize giving ceremony of the Fist Cup in Skalite. Ladies. Na Krakowie, w Krakowie. Na drugim miejscu Arantxa Landhoff-Czerwany. A zwycięzczynią dzisiejszej rywalizacji the winner is Kinga Rajda Pole. Second place today, Ziga Jelar, Slovenia. And the winner, Michael Dreher, Germany. Congratulations! I znów nagrody wręczają pan Michał Bożek, właściciel wytwórni wody mineralnej Ustronianka oraz... Myślę, że był bardzo dobry. Skoki na pewno były bardzo dobre. Trochę zabrakło szczęścia do Tisy. Myślę, że była szansa na zwycięstwo, ale niestety warunki nie pozwoliły, ale oczywiście jestem zadowolony z tego miejsca. A jak ocenisz warunki, które dzisiaj panowały na skoczni? Były dość dobre, no pozwalały na pewno daleko latać, ale no niestety w drugiej serii już trochę było mieszania, już była lekka loteria, no, ale nie było najgorzej. Czyli ten twój... udało się przeprowadzić bez problemu. Czyli ten twój drugi skok uważasz za technicznie dobry, tylko warunki nie pozwoliły? O to chodzi? Tak. A który technicznie był lepszy twoim zdaniem, pierwszy czy drugi? Ciężko powiedzieć, według trenera drugi. Według trenera drugi. Jak aktualnie oceniasz swoje przygotowania do sezonu zimowego? No oczywiście skupiam się najbardziej na zimie, to jest takim okresem przygotowawczym. Raczej te zawody są traktowane jako sprawdzian i myślę, że te przygotowania przechodzą jak najlepiej. No, w sumie nie spodziewam się, że będzie tak dobrze i mam nadzieję, że w zimie będzie jeszcze lepiej. A jakie masz cele na zimę? Jeszcze trochę czasu do zimy i ciężko to mówić o celach, no ale na pewno będą to występy w Pucharze Kontynentalnym. Na pewno dobre punkty, a jak to przebiegnie, to zobaczymy. Twoim zdaniem konkurencja jak dzisiaj się spisywała? Ogólnie obsada mocna? Obsada mocna, no nie było łatwo tutaj dzisiaj, no, ale udało się. Był jakiś zawodnik, którego się najbardziej obawiałeś? No oczywiście przyjechała najlepsza trójka klasyfikacji generalnej fiskal, więc wiadomo, że nie będzie lekko. No. Tych zawodników na pewno się bałem najbardziej, bo potrafię dużo. Z jakim nastawieniem na jutro? Jak najlepszym. Ostro? Ostro.